W meczu piątej kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi siatkówki mężczyzn MCKiS pokonał we własnej hali wicelidera tabeli PWSZ Karpaty Krosno 3-1. Pomimo wysokiej przegranej w pierwszym secie, bo aż do 14 podopieczni trenera Mariusza Łozińskiego, kolejne trzy sety rozstrzygnęli na swoją korzyść. MCKiS wygrywał kolejno dwukrotnie do 23 i do 18. Nasi siatkarze zajmują na chwilę obecną trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Liderem jest niezmiennie TSV Celfast Sanok. W następnej kolejce MCKiS zagra na wyjeździe z czwartym w tabeli klubem sportowym Błękitni Robczyce. Gorzej poszło siatkarkom MCKiS, które we własnej hali przegrały z KS AZS-em Politechnika Śląska Gliwice 3-1. Jaworznianki były górą tylko w pierwszym secie, w którym zwyciężyły do 25. W następnych odsłonach przegrywały do 24, 23 i 13. Po tej porażce zespół prowadzony przez trenera Eugeniusza Molarskiego spadł na trzecie miejsce w tabeli. W następnej kolejce MCKiS zmierzy się na wyjeździe z SMS-em LO2 Opole.